Jezu Chryste, jesteś naszym Panem życiem i szczęściem. Ty sam dajesz się nam jako pokarm życia wiecznego. Mimo naszej słabości i grzeszności, tak mocno nas ukochałeś. Święty Jan Paweł II wołał: jaką wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim ciałem. Jaką wielką przestrzeń kryje ludzkie serce, skoro wypełnić ją może tylko Bóg. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Przenajświętszej Matki Maryi i jej wiernego sługi świętego Jana Pawła II, pragniemy trwać na modlitwie uwielbienia i zjednoczenia się z Tobą w przyjmowanym w cudzie Komunii Świętej. Pragniemy podziękować Ci za wszystkie uzdrowienia, jakich dokonujesz w nas, za posługę biskupów i księży, którzy prowadzą wierny Ci lud. Dodaj nam sił do pracy i wychowania naszych dzieci, odwagi wobec wszelkich przeszkód i wyzwań, jakie napotykamy na naszej drodze. Naucz nas i nasze wspólnoty parafialne zachwycać się Twą bliskością w czasie, gdy prawdziwie przychodzisz do nas fizycznie, w ciele, pragnąc odpowiedzi naszej miłości na Twą miłość, abyśmy oczami naszej wiary pragnęli skupić nasze serca, myśli i uczucia w Tobie samym. Amen. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. Moim Panem jest, alleluja.